Siemaneczko, prawo lewe skif, z tej strony moi drodzy, dzisiaj na kanał ratuje totalnie specjalna edycja filmu. W związku z tym, że nie mogę wychodzić z domu, przygotowałem dla was wywiad z Miłoszem Jankowskim. Także nie przedłużając, zaczynamy. Więc witam cię serdecznie, Miłosz. Siemanko. Cześć, witam serdecznie. Myślę, że nie każdy cię kojarzy, na pewno środowisko wyszalskie oczywiście tak. A dla tych, którzy nie znają Miłosza, ja tylko wstępnie przedstawię. Miłosz to mistrz świata, medalista Pucharów Świata w wioślarstwie, człowiek, który był na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro i na nich startował, na dwójce podwójnej wagi lekkiej, multimedalista mistrzostw Polski. Jeżeli o czymś nie powiedziałem, Miłosz, to oczywiście możesz ją poprawić, ale myślę, że większość twoich sukcesów wymieniłem. Czy się zgadza? Tak, dokładnie jest wszystko. Nie lubię się chełpić sukcesami, ale nic nie pominąłeś. Powiedz mi, bo też takie pytanie ci kiedyś wysłałem, zapytałem się wcześniej. Kojarzysz mniej więcej, ile medali mistrzostw Polski masz na swoim koncie? Liczyłeś sobie kiedyś, porobisz takie małe podsumowanie? Bo myślę, że wiele lat już wiosłujesz, możliwości zdobywania medali, jak wiemy, jest sporo. Kojarzysz, jaka to jest ilość mniej więcej? Paręnaście na pewno, nie robiłem nigdy dokładnej statystyki, może kiedyś. Pierwszy medal zdobyłem już w 2003 roku, więc 17 lat szans zdobywania medali było, więc mogło się ich troszkę uzbierać. Czyżby to był ten czas, kiedy zacząłeś swoją przygodę, karierę wioślarską, 2003 rok, wir i ława? Tak, dokładnie. Wtedy przeszedłem do gimnazjum pierwszej klasy. Nauczyciel WF-u szukał po prostu wysokich chłopaków, a że ja byłem wysoki, chudszy, ręka, noga jak moja ręka teraz, to widocznie mu nie przeszkadzało i zwerbował mnie na treningi. Spoko. Jeżeli chodzi o to jeszcze Puchar Świata, bo to chciałbym trochę to pogrążyć, myślę, że dla mnie, z mojej perspektywy, jak oglądałem Puchar Świata w Eton bodajże, kiedy wygraliście z Arturem swój wyścig, wiem też, że dla ciebie to nie była taka oczywista wygrana. Czy pamiętasz taki swój ulubiony wyścig na Pucharu Świata i dlaczego ten właśnie wyścig w Eton nie był taki oczywisty, chociaż go wygraliście? Zacznę od tego wyścigu Witon. Jechaliśmy dosyć fajnie przygotowani na Puchar Świata, ale nikt w środowisku wioślarskim na świecie, w Polsce, łącznie z nami, nie wierzył, że może udać nam się wygrać. Pojechaliśmy fajny przebieg, fajny półfinał i można było myśleć o medalu po udanym wyścigu. A że go wygraliśmy, no dosłownie nie wiemy, co się stało. No, jak już wpływaliśmy na ostatnie 300 metrów i wtedy widzieliśmy, że dochodzimy Brytyjczyków, no to dostaliśmy takich skrzydeł, włączyła się niezniszczalność. Oni akurat umierali, bo mocno zaczęli, kwas zalał, tego nie da się niestety oszukać, no a nam wszystko wtedy sprzyjało. A najlepszy wyścig z Pucharu Świata, no to z Jurkiem Kowalskim w 2017 roku w Belgradzie. Również wygraliśmy. Praktycznie od startu do mety wszystko się zgadzało. Po 500 metrach o dziwo czuliśmy się świetnie i może to było kluczem, że to nas cały czas motywowało, żeby dalej. I 2017 rok to też chyba dobry start na Mistrzostwa Świata. Zajście fakt faktem najgorsze, bo czwarte miejsce dla sportowca, ale no na Mistrzostwa Świata być czwartym to jest to, wiesz, ogromny sukces. Tak. Zajęliśmy czwarte miejsce. Niewiele zabrakło, teraz nie skłamię, chyba 0,7. To był też rok, gdzie zajęliśmy czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy, gdzie zabrakło nam 0,3 do medalu. Także rok słodko-gorzki, ale bardzo, bardzo pozytywny. Bardzo dużo radości mi ten rok dał w sporcie. No myślę, że takie wyniki, no wiadomo, oczywiście czwarte miejsca, natomiast być w topie, a w wioślarstwie być w top 6, bo to finał A, zawsze to są te najlepsze finały, które się ogląda, które wszyscy na cały świat nie patrzy, to też myślę, że wielka sprawa. Nawiązując do tej sytuacji aktualnej jest w kraju, bo też myślę, że warto by było dwa słowa o tym powiedzieć, dlatego też spotykamy się online, a nie face to face. O tym też może nawiążę później, bo o jednych zawodach chciałem z tobą pogadać. Co robisz, aby nie zwariować? Czy masz możliwości trenowania? Jak spędzasz czas teraz aktualnie, kiedy wychodzić z domu nie za bardzo można? No praktycznie z domu nie wychodzę. Tak robię, żeby zakupy robić raz w tygodniu. Na szczęście w domu mam ergometr, co mnie ratuje w ogóle, żeby zwariować. Troszkę porobi się klaty takiej siłki ogólnorozwojowej. A tak z przyjemności, oprócz ergometru, to seriale na Netflixie oczywiście,
Troszkę puzzlami się bawimy z moją małżonką i w sumie to tyle. No ciężki to jest okres, nie ma co ukrywać. Fajnie, że go spędzam z najbliższą osobą, a nie gdzieś na kwarantannie oddzielnie. Więc tu jest ogromne wsparcie. Część zawodników kadry właśnie miało ten problem, nie? Że wróciło z zgrupowania i przez te pierwsze 14 dni musiało siedzieć w domu gdzieś tam odosobnionych, także ty miałeś to szczęście, że akurat byłeś chyba podejrzewam w wojsku w tym czasie i tego problemu poniekąd nie miałeś. No nie miałem, ale miałem 3-miesięczną kwarantannę w wojsku, więc nie wiem, czy to jest lepsze, czy gorsze. Ale faktycznie przyjechali z Portugalii, musieli obowiązkową 14-dniową kwarantannę odbyć. Myślę, że sobie dali z tym bez problemu radę. Jakie seriale polecasz na Netflixie? Wiem, że chwilę temu rozmawialiśmy przed wywiadem. Ja już wiem, ale nasi widzowie jeszcze nie wiedzą. No Dom z papieru skończyłem. 3 kwietnia wyszedł, wczoraj. No czy się zawiodłem? Niekoniecznie. Lubię ten serial i może to mnie w nim pociąga, ale... Słuchaj, nie spoilerujmy tylko... Nie spoileruję, tylko że nie zachwycił ten sezon, ale mimo to jeden z najlepszych seriali, no nie ma co ukrywać. Z netflixowskich seriali to nie wiem, Dobre Miejsce jeszcze jest fajne, niezbyt popularne. No Narcos, faworyt w ogóle wszystkiego, mój ulubiony serial. No i nic, no w sumie, nie wiem, no większość takich seriali popularnych, no nie jestem jakimś tam wykwintnym znawcą kina. Lubię dobre kino, ale lubię te popularne kino. Jeżeli spodobał Ci się Dom Sopieru, to polecam Ci kilka fajnych, napiszę Ci gdzieś tam może potem po rozmowie kilka fajnych filmów hiszpańskich, bo generalnie mają dosyć fajne kino. Nie spodziewałem się w sumie tego, ale ty moja żona bardzo lubi oglądać tego typu jakieś thrillery. I trochę wróćmy do tematu, wiesz, zaraz natomiast polecę Ci kilka fajnych filmów. Słuchaj, więc temat koronawirusa jest za nami. Temat wojska. Wiem, że niedawno, jak wspomniałeś, wróciłeś chwilę temu właśnie można powiedzieć, zgrupowania wojskowego z jednostki. Czy to jest tylko, był tylko taki chwilowy zamysł, żeby tam pojechać, sprawdzić się? Czy chciałbyś dalej wiązać przyszłość z wojskiem? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Nie, gdzieś tam szukałem swojego miejsca po karierze, taka dwubiegunowość na ten moment kariery. Chciałbym związać całą przyszłość z wojskiem, żeby zostać zawodowym żołnierzem, czy to w żandarmerii, czy w marynarce wojennej, czy w jednostkach specjalnych. Trzeba koniecznie odbyć to szkolenie podstawowe 3-miesięczne. Okres trudny z tego względu, że zupełnie inne środowisko, troszkę trzeba przestawić swoje myślenie. Główna dewiza wojska to trzeba czekać, żeby później się śpieszyć. A mimo wszystko czasu troszkę na trening brakowało. Fakt faktem codziennie go starałem sobie wygospodarować, ale to nie było takie proste, bo to podczas jakiejś tam sprzątania, podczas przygotowania się do... Tak, podczas mycia kiby, normalnie jakieś pompeczki, seryjka, siłownia, minuta na minutę przerwy. No minuta ćwiczeń, minuta sprzątania, minuta ćwiczeń, taki crossfit sprzątający. Pokazywałeś mi nawet chyba, czy rozmawialiśmy, mówiłeś, rozmawiasz bodajże z ubikacji, już nie wnikajmy w to, natomiast pamiętam, że trochę, czy to trochę wyglądało jak w kryminale, co? Że butelki napełnione chyba piaskiem czy wodą i na tym się cieszyło. Dokładnie. To jedyny sprzęt, jaki mieliśmy. Tak było praktycznie przez pierwsze 2 miesiące. Po 2 miesiącach mieliśmy 7 dni wolnego, wróciłem do domu, usiadłem pierwszy raz na ergometr i się tak zdziwiłem, że nigdy bym się nie spodziewał, że mogę być w tak dobrej formie, nie siadając 2 miesiące na maszynie. To było praktycznie nowe doświadczenie, bo nigdy w życiu nie miałem takiej przerwy, a trenując siłowo, wytrzymałościowo, bo treningów tlenowych za dużo nie było, bardzo dobrze mi się przejechało odcinek tam półmaratonu i praktycznie treningowo w rekordowej formie. Można powiedzieć, że zrobiłeś taki sobie długi deload, tak jak to mówią sportowcy, czyli taką długą przerwę właśnie, która ma spowodować, że wejdziesz na kolejny poziom, czyli 2 kroki wstecz i kilka kroków do przodu, ale myślę, że dokładnie wiesz, o czym mówię. Myślę, że temat jeszcze taki bardzo ciekawy na sam początek rozmowy to oczywiście Igrzyska Olimpijskie. Zostały przełożone na 2021 rok. Jak myślisz, jakie to może wieść za sobą konsekwencje dla polskich zawodników, którzy już się zakwalifikowali, czyli będzie, jak będą oni się przygotowywać, czy coś się u nich zmieni? No i pytanie też o tych zawodników, którzy no, liczyli na regaty ostatniej szansy w Lucernie, bo pewnie nie ukrywajmy, poszły duża kasa na to, bo to przygotowanie jednak wioślarzy, czy kogokolwiek na igrzyska,
to są też duże pieniądze, więc co z nimi? Jak myślisz, jak oni sobie w tej sytuacji poradzą? I czy masz może kontakt z kimś, na przykład z dwójki podwójnej wagi lekkiej kobiet, czy wiesz, jak sytuacja u nich wygląda, jeżeli chodzi o tych, którzy się właśnie przygotowywali do kwalifikacji i czy te kwalifikacje będą? Wiem, rozbudowane pytanie, natomiast masz czas, spokojnie możesz powiedzieć. Dobra, zacznę od początku. No, tak, na pewno to pokrzyżowało plany trenerów oraz samych zawodników. Trudne zadanie jest teraz. Sam się zastanawiałem, nie jestem tak mądrą głową jak nasi trenerzy kadrowi, ale to jest na tyle ciężki temat, że musisz zawodnika przygotować jak do normalnego sezonu, bo nie można mu dać wolnego teraz, ale z drugiej strony ciężko wymyśleć taki system 3-tygodniowy, bo w wioślarstwie jest tak, że my praktycznie 3 tygodnie przygotowujemy się do Pucharu Świata, startujemy, chwila odpoczynku, znowu 3 tygodnie i tak dalej, to jest takie zapętlanie. Jak to teraz będzie wyglądać, no nie mam pojęcia. No, wierzę w doświadczenie trenerów, chociaż jeszcze nigdy się z takim czymś nie spotkali, ale na pewno będą wiedzieli, co zrobić. No, dla zawodników to jest ciężka na tyle sytuacja, że no, świetne mieliśmy Mistrzostwa Świata w zeszłym roku. Mnóstwo medali, mnóstwo dobrych miejsc. Ludzie czuli, że to jest ich rok na pewno teraz. No ale muszą poczekać po prostu. Medale już są dawno rozdane, tylko skoro kiedy je odbiorą, czy w tym roku, czy w przyszłym. Udało się zrobić raz, myślę, że jest szansa, że uda im się zrobić to po raz kolejny. No dokładnie. No to nic nie było z przypadku. No, tak jak czwórka bez sternika, świetny wyścig na Mistrzostwach Świata. Nie, z przypadku nie można być Mistrzem Świata. No tak jak w jakiejś można innej dyscyplinie, nie wiem, 8 zawodników słabo pchnie kulą i jednemu się uda, a tutaj, jednak wszyscy są przygotowani. Ale mówię, no wierzę to, że wszyscy się świetnie przygotują. Teraz do drugiej części pytania przechodząc, chodzi o tych, którzy się będą kwalifikować. Z jednej strony to może dobrze wpłynąć, ponieważ część z tych osad jest dosyć świeża, tak jak na przykład dwójka podwójna kobiet wagi lekkiej. I przez to będą miały troszkę więcej czasu. Wiem, że one się przygotowały na swój koszt i tu się troszkę problemy zaczynają. Mi się zdaje, że znajdą się dobre dusze, które je wspomogą w tym, aby dalej walczyły. A inni zawodnicy to są też doświadczeni zawodnicy. No jak Nathan Szymczyk, najbardziej pechowy wyścig Mistrzostw Świata, kiedy w finale B walczył o kwalifikacje na Igrzyska. W ogóle mój faworyt, jeśli chodzi o zawodnika, może źle powiedziałem, że faworyt, człowiek, którego bardzo cenię, to jest wariat, gość jest tak poświęcony dla wioślarstwa i dla tego, żeby osiągnąć ten wynik, że mało który wioślarz jest w stanie tyle poświęcić, tym bardziej, że on pływa cały czas na jedynce, to jest, trzeba powiedzieć, że to jest jeszcze ogromne obciążenie psychiczne, bo cały czas jesteś sam ze sobą i z trenerem na tej wodzie, nie ma praktycznie takiej... Pływając na dwójce czy na czwórce, mając gorszy dzień, gdzieś tam można się podeprzeć partnerem z osady, że on pomoże, odciąży w pewnym momencie, no a na jedynce nie, no jesteś słaby, to jesteś słaby, a u Natana tych słabych dni jest bardzo mało. Ja powiem szczerze, że Natana bardzo podziwiam, też znam go trochę, czy dłużej, bardziej obserwuję, może tak, nie znam, ale bardziej obserwuję go bardzo długo. Też dla mnie samo pójście na uczelnię do Ameryki to też myślę dosyć poważny krok dla tak młodego zawodnika, nie każdy się na to zdecyduje, a pewnie wiele osób miało szansę. On wybrał, że chce iść na to wioślarstwo właśnie do Stanów i myślę, że z tego co kojarzę, nie mogę się pomylić, ale pamiętam, że czas w jakim się kręcił na 2 km to było w okolicach 6 minut. Nie minęło kilka miesięcy w Stanach i zrobił chyba 5:48. Tak. I to tylko pokazało, że zrobił bardzo dobry kierunek. Natomiast nie o Natanie jest teraz mowa. Mam nadzieję, że będzie szansa, że z nim jeszcze pogadam sobie. Właśnie też może w formie takiego wywiadu. Tak, ale mam do niego mnóstwo pytań. Myślę też głównie o uniwersytety w Stanach, bo nie będę ukrywał, że trochę jaram się tym, jak to wszystko tam wygląda, bo myślę, że sam wiesz po sobie, że z tego co obserwujesz, na pewno znasz się trochę na rynku wioślarskim, że finał akademickich ósemek w Stanach Zjednoczonych jest jak finał Mistrzostw Świata. To jest ten sam poziom praktycznie, z tego co widziałem po czasach, jakie jeżdżą i... No, mają bardzo wysoki poziom sportu. No ogólnie tam w Ameryce sport się opiera na akademickim. Tak. Czy praktycznie każda konkurencja, czy to lekkoatletyka, czy pływanie, tak samo w wioślarstwie. Dokładnie nie wiem, jak u nich wygląda kwalifikacja do kadry. Z tego co wiem, nie ma tak ściśle opłacanej kadry jak u nas. Chyba ósemka jedynie jest robiona przez Związek Wioślarski Stanów,
a mniejsze osady muszą się na jakiś własny koszt przygotować. No nie chcę teraz kłamać, Nathan na pewno więcej na ten temat powie, bo siedział tam z chłopakami. Jak się uda go zapłać po tym wywiadzie, może będę miał większe szanse. Jest taka szansa. Jeszcze wracając do igrzysk, pamiętam, że kiedyś dyskutowaliśmy na ten temat odnośnie tego, że część zawodników została zapalona na dopingu. Minęło 4 lata. Wiemy, że to za takie. Nie są jakieś tam, wiesz, małe sprawy. 4 lata dostaje się za poważne rzeczy. Zresztą sam to mi kiedyś powiedziałeś. Co z nimi? Teraz mija 5 lat, bo igrzyska 2021 rok. Jesteś ciekawy, jak WADA z tym, co zrobi z tym WADA? Albo co myślisz, co się może okazać? Nie mam praktycznie zielonego pojęcia. Widziałem tylko, że mają z tym problem. Będą na pewno jakieś rozmowy. Dla mnie najuczciwszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie tej karencji na igrzyska. Bo nie oszukujmy się, no 4 lata naprawdę nie dostaje się za nic. No to jest kucie dupy jakimś gównem. No nie, jakaś, nie jest przedtreningówka, czy nie wiem, czy za pseudoefedryna w gripeksie, czy w czymś takim. No to musiał wiedzieć, że coś bierze. Moim zdaniem tacy ludzie w ogóle powinni mieć całkowity zakaz startu. Nie ma też, że on przeprosi, że się popłacze, czy odkupi swoje winy. No, chciało szukać, no to nie ma w ogóle tematu. Jestem tego samego zdania. Myślę, że teraz spokojnie przejdziemy sobie po tych ciężkich 3 pytaniach głównych, które się trochę nam przedłużyły, do takich trochę bardziej przyjemnych pytań o twoją karierę tak naprawdę. Czy jesteś gotowy na początek tej rozmowy? No jestem, no możemy porozmawiać zawsze. Jasne. Pamiętasz, że w sumie trochę o tym wspomniałeś, o tym jak wyglądał twój początek, jeżeli chodzi o klub Wili Ława. Tener przyszedł na jakiś WF i was zaprosił. Czy łatwo było w ogóle inaczej, inne pytanie chciałem ci dać tak naprawdę. Czy gdyby był w twoim rodzinnym mieście klub, gdzie można byłoby pojeździć na deskorolce i bawić się trochę, powiedziałbym, w skate'a, pewnie grałeś w Tony Hawk'a Pro Skate 3. Oj, to dużo, czy, bardzo dużo. To czy gdybyś miał wybór, to wybrałbyś wioślarstwo czy deskę? No ogólnie tak, no deskorolka na pewno była przed wioślarstwem. Nie, deskorolka to nie jest sport, który chce się tak trenować dla osiągania wyników. Tam jedziesz, żeby zrobić jakiegoś kickflipa, trzy szuchę, skoczyć ze schodów i to wszystko. Z tego jest duża radość. No, sport tak jakby... wyślarstwo jest bardzo prostym sportem w tym sensie, że wygrywa ten, który pierwszy przypływa na metę. No, w deskorolce by było ciężko to określić, bo jest stopień trudności triku, technika, w jakiej go wykonałeś i to... No, nie o to chodzi po prostu w deskorolce. No, to jest inna kultura życia. No ale finalnie wybrałem wioślarstwo, ponieważ trenerka już wtedy moja zabroniła mi tam w wieku, nie wiem, 17-16 lat jeździć i nie to, że się posłuchałem, ale gdzieś ta deskorolka zawsze schodziła na drugi plan. Później jak już przyjechałem do Gdańska na studia, deskorolka zawsze ze mną była, ale jednak strach, że się gdzieś połamiesz, złamiesz rękę, to jest po prostu wykluczałoby cię ze sportu, więc musiałem ją odstawić praktycznie całkowicie. Wspomniałeś wcześniej, że od 2003 roku praktycznie, no może nie wspomniałeś dokładnie, ale że bez przerwy zdobywasz medale na Mistrzostwach Polski rokrocznie. Twoje jedno z pierwszych osiągnięć już za juniora było fajne, bo sam finał Mistrzostw Świata, jeśli się nie mylę, juniorów, osiągnęliście z kolegami na czwórce, czy to był... Nie, finał B, czyli 11 miejsce dokładnie. Okej, okay, delikatnie się pomyliłem. Natomiast sam start na Mistrzostwach Świata juniorów, to myślę, że dla takiego młodego chłopaka to jest już ważny wynik. I podejrzewam, ten dres, co dostaliśmy, to jest... Ja do kościoła człowiek mógł nim chodzić, taka radocha była, taka podnieta. Cały rok się czekało, żeby tylko ten dres dostać. Najważniejsze, najpiękniejsze. No oczywiście ten wyjazd był ważny, tylko że może nie wierzyliśmy nigdy w to, że możemy jakieś wyniki na tym świecie robić. Gdzieś tam mała nadzieja była, no ale... Nie byliśmy ani duzi, ani silni z tymi chłopakami. Znaliśmy swoje miejsce w szeregu. Chociaż jechaliśmy na Mistrzostwa Świata, bo osiągnąć jak najlepszy wynik. Jasne. Czyli to był ten, myślisz, że to był ten moment, w którym powiedziałeś sobie, że tak, chcę zażalkę na piersi przez długi czas reprezentować nasz kraj i no, jakby wziąć wioślarstwo na 100%, czyli być takim pełnoetatowym wioślarzem? Czy to mniej więcej mógł być ten moment? Czy wyjazd na studia do Gdańska, jak to u ciebie wyglądało? Można tak powiedzieć. No, przygodę z wioślarstwem zacząłem w 2003 roku. Pierwsza reprezentacja Polski zaczęła się w 2006. Nie miałem w swojej karierze sportowej takiego momentu, że chciałbym zrezygnować. W sensie, że
powiedziałem sobie, dobra, do 20 do studiów i kończę. No, cały czas ten sport gdzieś tam był, przez ten sport, przez wyślarstwo też wybrałem studia w Gdańsku. Na tamten moment największy klub, jeśli chodzi o wagę lekką w Polsce i najsilniejszy przez wiele, wiele lat. Dlatego też tutaj przyszedłem. No i powiedzmy już te wyniki wszystkie się nakręcały. No, co roku ten medal mistrzostw Polski, pierwsza reprezentacja, mistrzostwa świata juniorów. Później chciałem w kadrze seniorskiej troszkę popływać. Udało się, powiedzmy, w miarę wcześniej, bo w wieku 20 lat. Już później mistrzostwa Europy, czwarte miejsce na nich też z Mariuszem Stańczykiem. Także Stańczukiem. I to się tak po prostu pomału nakręcało. Przyszło pierwsze stypendium, zacząłem z tego żyć i jakoś tak kariera się toczyła cały czas. Bardzo fajnie. Słuchaj, jeżeli chodzi o twoje starty, to chyba większość startów to była w kategorii lekkiej, za wyjątkiem pewnie tych czasów jeszcze juniorskich, czy może jakichś wyjątkowych sytuacji na ósemce, gdzie reprezentowałeś klub na przykład, czy mogłeś już trochę więcej pewnie zjeść. Pamiętasz może jakiś taki moment, gdzie miałeś ewentualnie problem ze zrobieniem wagi, bo myślę, że każdy lekkus, może nie każdy, ale większość lekkusów tak ma, że są zawody, gdzie ta waga fajnie schodzi, a są takie momenty, gdzie jest pewnie dużo gorzej i czy kojarzysz może u siebie takie sytuacje, czy raczej starałeś się zawsze być, jeżeli chodzi o wagę, to być na 100% przygotowanym i ten ewentualnie nawet dzień wcześniej, czy w dniu zawodów już spokojnie sobie na tą wagę stawać i cieszyć się, że limit jest. Nie, ja wychodziłem z założenia, że jak już gdzieś mam startować, to muszę się na 100% do tego przygotować. Nie było mistrzostw Polski, żebym powiedział, dobra, wystartuję sobie tam w czwórce, odbepnie, to tylko jak już mieliśmy startować czwórkę, to tą czwórkę trenowaliśmy w taki sposób, żeby wyżygać z niej 100% tego, co mieliśmy. I te takie podejście uważam, że jest najzdrowsze, bo no, po co trenować, żeby gdzieś tam przypłynąć z tyłu albo w, powiedzmy lamie na ten moment bez medalu, jak trenowałem. A problemy z wagą to one z czasem się zaczęły po prostu pojawiać. Nie jakieś gigantyczne. No kiedyś 70 kg to jest moja waga startowa, przy metrze 95 no to można pomyśleć, że trzeba być szczupłym troszkę facetem. Najwyższy lekko. Tak, dokładnie. Na początku mojej kariery gdzieś te 71-72 kg to ja ważyłem w zimę, a już ostatni rok, dwa, 72 kg to ja ważyłem 3 dni przed startem. Także to po prostu z wiekiem coraz ciężej się robi. Tylko, że zawsze do tego podchodziłem profesjonalnie, nie było zawodów, bo już po co trenować przykładowo do Pucharu Świata 3 tygodnie i każdy chwyt się spinać, nie to, że każdy trening, tylko każdy chwyt się spinać, żeby on był dokładny, żeby później 2 dni przed zawodami wszystko obserwować sobie wagą. No to jest całkowity bezsens. No, tak. Nie ma to dla mnie żadnego. Myślę, że oczywiście, czekaj, jeszcze powiem, że czasem ta waga schodziła gorzej, czasem lepiej, bo wszystko od warunków zależało, dlatego ja uwielbiałem na przykład, jak gdzieś jechaliśmy i był gorąc taki, że ludzie mówili, że się nie da wiosłować, ale mnie radocha, bo tu spocony, to już więcej można się napić, więcej zjeść, małe odwodnionko na treningu, także to był mój klimacik. Słuchaj, myślę, że znasz kilka takich przykładów osób, takich można powiedzieć legend wagi lekkiej, którzy niekoniecznie ważyli w zimę po 72-3 kilo, tylko zdarzały się takie kozaki. I tylko zadam Ci pytanie, czy znasz takich ludzi dużo? Czy ważyli po 85, po 90, gdzie potem schodzili do wagi lekkiej i robili wagę, wiesz, no i robili w topie, załóżmy, to może nawet niekoniecznie czołówka światowa, ale czołówka Polski, że rozjeżdżali chłopaków jak chcieli. Kojarzysz takich ludzi? Były takie jednostki? No, znaczy, nie znam lekkusa dobrego na świecie, który by nie odwadniał się na ostatnią chwilę. No, bo to jest związane z ilością mięśni, jaką masz. No, były takie u nas zdarzenia, bo my wszyscy się spotykamy 2 godziny przed startem na ważeniu, że przybiegali chłopacy, ściągali kurtkę zimową, jakiś ortalion, worek na śmieci z siebie, jeszcze na głowie worek. Także no, wariackie sceny tam dochodziły. No to jakieś, no akurat u nas w reprezentacji nie było tyle takich jak na przykład kąpiele w gorącej wodzie, ale to czy sauna dzień wcześniej, no to są naturalne rzeczy. No, kiedyś były mistrzostwa Europy i startował jedynkarz Duńczyk, mistrz świata na ergometrze zresztą. I dzień przed startem brakowało mu jeszcze 4 kilo. Jak on to zrobił, nie mam pojęcia. I został mistrzem Europy. Są mi tacy mistrzowie, słuchaj, ze schodzenia wagi. Myślę, że miał jakiś sposób swój. Ja tylko może powiem, że też kiedyś wagę lekko jeździłem i mój trener Gabriel Pawlak, którego pewnie dobrze znasz, albo kojarzysz co najmniej, właśnie wspominał mi o tobie, że jest taki wioślarz Miłosz Jankowski, jest twojego wiosu Sebastian, spokojnie, nie martw się, da się tą wagę zrobić. No, z mojej perspektywy akurat ja wybrałem wagę ciężką, gdzieś tam potem na ósemce ta waga jednak się przydawała, bo z wagą na szczęście szła też mocno na ergometrze, czyli powiedzmy
Wiesz, czasami jest tak, że z wagą niekoniecznie idzie, wiesz, ta moc, więc jest u mnie jakoś to w miarę poszło. Ale pamiętam, że wspominał, że jest Miłosz Jankowski i nawet powiem ci, że był taki moment, że myślałem, że może do Gdańska się na wybiorę, bo wiedziałem, że wtedy ja też byłem w wadze lekkiej, to było koniec maturalna klasa i gdzieś pierwszy rok studiów, gdzie jeszcze nie wiedziałem, co będę robił. I wiedziałem, że właśnie w Gdańsku jest super mocna ekipa, natomiast wybrałem coś innego. W sumie nie żałuję, też mega fajna sprawa, dużo fajnych przygód przeżyliśmy z chłopakami i z samą Semką. Natomiast taka anegdotka z mojej strony odnośnie wagi lekkiej, też kiedyś to przeżywałem, było ciężko. Nie, męczył miło się do tego wraca, ale bardziej z mojej perspektywy się wraca już. Nawet nie przypominam tego, jak biegałem w jakichś workach też owinięty, stare czasy. Nie, mówię, męczyłbyś się, to jest nie dla każdego, do tego musisz być genetycznie przygotowany. Ja fakt jestem bardzo wysoki, ale za to szkielet mam bardzo wąski. Moi rodzice są szczupli, więc gdzieś tam to mam wszystko w genach. No i też jest tak, że musisz mieć konkretnie ustalony cel, bo dietę waga lekka musi trzymać praktycznie cały rok. Ja takiego luzu robiłem sobie 2 tygodnie po Mistrzostwach Świata i 6 kilo to przytyć, to nie był problem w tym okresie, bo już wtedy organizm chłonął wszystko tak jak gąbka. I tak jak mówię, no żeby to jest właśnie porada dla młodych lekusów, którzy chcą nimi być, żeby nie zostawiać sobie, tak jak starzy zawodnicy mówią, 4 tam czy 5 kilogramów na ostatni tydzień, no bo osłabniecie, chyba że znacie swój organizm świetnie, no bo to jest też inna sprawa, bo niektóre organizmy tak reagują. No, mieliśmy w kadrze seniorskiej takich zawodników, którzy pewnie tak potrafili robić, ale no ja bym troszkę był za tym, żeby wcześniej o tym myśleć. Rozumiem, że twoim największym sukcesem nie było robienie wagi, jak u niektórych zawodników. Powiedz zatem, jeżeli możesz skojarzyć swoich tych wszystkich jakichś najważniejszych startów, który start według ciebie był takim twoim najważniejszym, który możesz śmiało powiedzieć, że to był mój największy sukces w wioślarskim życiu? Można powiedzieć, że najważniejszym wyścigiem był finał na Igrzyskach Olimpijskich, ale nie wyszedł za bardzo. Dlatego chyba bym na pierwszym miejscu dał półfinał właśnie na Igrzyskach, gdzie praktycznie tam kawałek za Włochami płynęliśmy do ostatnich 30 metrów, gdzie udało nam się na tych ostatnim odcinku ich właśnie wyprzedzić i to dało najwięcej radości, no bo to był nasz pierwszy finał dużej imprezy w takim stylu, że jakbym był na miejscu Włochów, no to depresja i załamanie gwarantowane. I tak, to był chyba mój najlepszy wyścig, taki, który bardzo dobrze też wspominam. Słuchaj, przed tą rozmową pamiętam, że skontaktowałeś mi się dużo, dużo wcześniej. Jechałeś 24 godziny na ergometrze z koleżanką z klubu i musiałem do tego nawiązać, bo to, co zrobiliście, oprócz tego, że najechaliście rekord świata, co jest wielkim wynikiem i jest z mojej strony gratulacje i myślę, cały sportowy świat też ci gratuluje, to jakie to było uczucie, bo wiemy, że jechać godzinę na ergometrze to jest ciężko, 1,5 godziny jest ciężko. Ja sam przyjechałem maraton kiedyś na ergometrze i powiem szczerze, że fatalnie się czułem, byłem było średnio i to było 3 godziny. A wy jechaliście 24, czyli powiedzmy po 12 na łeb. Opowiedz trochę o tym wyścigu, jak ci się go jechało i kiedy był pierwszy kryzys? No pierwszy kryzys już był po 2 godzinach, no bo się zaczęło już robić troszkę ciężej. Mieliśmy taki system, że zmienialiśmy się co 10 minut, więc to też nie była taka ciągła jazda, gdzieś tam głowa troszkę i co najważniejsze pośladki mogły odpocząć. Ale już po 2 godzinach gdzieś przychodziło to małe zmęczenie i nie wiedzieliśmy całkowicie, co może nas czekać. I to chyba było najgorsze, że nie wiedzieliśmy, czy padniemy z sił za 6 godzin, czy za 12, czy za 20. I ten kryzys praktycznie trwał do końca. Tak jak na początku był psychiczny, to ostatnie 4 godziny to już się zaczął taki fizyczny. Także nawet jak już wiedzieliśmy, już te 4 ostatnie godziny było pewne, że przejedziemy ten rekord świata, no co by się nie stało. Tylko już człowiek nie miał takiej radochy się z tego cieszyć na tamten moment. Po prostu chciał, żeby to się wszystko skończyło. O dziwo też nie było problemu ze snem. Całkowicie się nie chciało spać. Było znużenie, było zmęczenie, ale nie było takich momentów, że bym się teraz położył na łóżko i odpoczął. Bardziej, że troszkę fizyczne problemy były, troszkę ból mięśni, troszkę ból pleców, gdzieś tam jakieś kolana, ale no, sport, ogólnie organizm nie jest przygotowany do takich 24 godzin i to było szalone wyzwanie i myślałem, że będzie troszkę łatwiej.
Powiem ci, że czy też wiem to, że to nie był twój pierwszy rekord świata. Wcześniej najechałeś 500 na ergometrze. Filmik wstawiony gdzieś tam, nagrywany chyba klapkiem, bo z telefonem jakiejś starszej generacji, bo stare czasy to były. Ale mówię, cały Wrocław swego czasu oglądał, także dzięki za ten czas. To były niesamowite wrażenia. I kolejny rekord na twoim koncie. Myślisz, że będziesz chciał mieć kolejne? Podejrzewam, że zaraz po przepłynięciu 24 godzin nie myślisz się o kolejnych rekordach. Ale nie, jesteś nie, już nie. Wypoczęty, mówisz, że ergometr to jest to, co lubisz, czyli co, może jakieś kolejne rekordy w najbliższym czasie? Jakieś indywidualne może? No właśnie bardziej bym chciał coś indywidualnego, no też bardzo dużo zastanawiam się samotnie nad 24 godzinami. Tu jest jedyny problem, co zrobić, żeby wysiedzieć na tym ergometrze, bo moc, jaką trzeba przejechać, nie jest jakoś super powalająca, ale po prostu ból pośladków, obtarcia skóry, to jest najgorsze, co może nas czekać. W momencie, kiedy, bo ja już kiedyś próbowałem indywidualnie pobić ten rekord świata, chyba 2 miesiące przed tym, jak pobiłem go w duecie z Olą, no i musiałem przerwać po 100 kilometrach, tam w planach miałem przejechać 340 prawie. Praktycznie się nie dało wysiedzieć. No ja przyjechałem z tego, nie wiem, może z 60 km i ja już wiedziałem, że skończę. Wiedziałem, że już skończę przy 100 km, bo już była po prostu walka, żeby z pośladkami walczyć. Potem mi też jeden gościu ze Stanów wysłał zdjęcie normalnie swoich pośladków, bo też przejechał i pokazał, jak miał dupę zdartą. No to było masakryczne. No to jakimiś plastrami to obklejał, ale cieszę się, że na tamten moment tego nie zrobiłem, bo 2 dni później jeszcze szedłem na wesele, no to jak ja bym tańczył w ogóle. No ale zastanawiam się nad tym. Jeszcze troszkę myślałem, bo zmieniłem teraz też kategorię wiekową na 30+, więc już są nowe rekordy świata do pobicia, więc może tutaj będę czymś się zastanawiał. Wspomniałem chwilę wcześniej, że chyba jesteś jedną z mniejszych osób, która lubi ergometr, bo robisz na nim czasami taką treningi siłowe. Jesteś trochę crazolem, jeżeli chodzi o ergometr i technikę na ergometrze? Jestem fanem. Technika dla mnie jest drugorzędną sprawą. Chodzi o sam fakt treningu na ergometrze. Po prostu on jest najlepszą maszyną rozwijającą cały organizm. Pracuje ci wszystko. Nogi, dwójki, czwórki, ręce, najszerszy grzbietu, brzuch. No, praktycznie nie ma mięśnia, który by ci nie pracował. I można na nim też zrobić wszystko. Od siły, przez wytrzymałość, przez interwał, przez zabawę. Jest nudnym urządzeniem, to fakt, bo jechać godzinę i patrzeć się w ścianę, no to trzeba być niezłym świlem. Ale można podstawić sobie laptopa, podłączyć słuchawki bezprzewodowe i można seriale oglądać, także nie ma najmniejszego problemu w niczym. Oprócz tego, że jesteś świrem na ergometrze, jesteś też świrem trochę wiosztarskim, oglądasz takie wyścigi jak Boat Race, czy zawody Hennej, Puchary Świata, w których nie bierzesz po prostu udziału, zaraz ci się oglądać, lubisz to po prostu wiosztarstwo, też nie tylko traktujesz jako zawód, tylko bardziej też jako taką pasję, którą po prostu jarasz się cały dzień. Ja na przykład mogę powiedzieć, że jak leciało Hennej, to u mnie był komputer, nawet w pracy, jak byłem, czy na słuchawkach, na telefonie leciały wyścigi, szczególnie tych zawodników, których chciałem zobaczyć, bo tam też startują zawodowcy, ale też pamiętam, że był taki moment, że po prostu tak mi się nudziło w robocie, że leżał sobie telefon i te wyścigi leciały na bieżąco. Już nie mówię o Pucharach Świata, które z reguły lecą w weekend. Także żona ma ze mną przekichane, bo z reguły te finały najfajniejsze są w okolicach obiadu, szczególnie ósemka, więc wiesz, obiad i człowiek ogląda. Jak to wygląda u ciebie? Nie, no też jestem ogromnym fanem. Oprócz, w sumie tak mnie nie interesuje, kto wygra, jak na przykład, z jaką techniką wiosłują. A w ogóle dla mnie najciekawsze w wyślarstwie by było to, jakby wszyscy mi mówili, w jaki sposób trenują. Plany treningowe, analiza treningu, to jest naprawdę coś, co mnie strasznie jara i naprawdę wiele bym oddał, żeby mieć taki plan treningowy, nie wiem, Nowej Zelandii, gdzie, ale stricte całoroczny, nie tam, że chodzą plotki, że Nowa Zelandia jeździ 30 razy 500 metrów i nikt nie wie kiedy, nie wie ile razy, może kiedyś ktoś raz pojechał. To tak jak ja wstawiam do siebie na stronę na przykład mocne treningi, te, które wychodzą. No wstawię maraton, no i później co ludzie na świecie mówią, no w Polsce to maraton, to się jeździ na śniadanie normalnie, bo Polak tak wstawia. No i nie, właśnie chciałbym znać cały plan, wiedzieć jak się oni przygotowują, po co robią niektóre treningi, kiedy, w jakim okresie. To mnie bardzo interesuje w wyślarstwie. Powiem ci, że kiedyś rozmawialiśmy z Nylem Rindem, jak byliśmy na jakichś zawodach, opowiedział nam trochę jak to było, kiedy jeszcze wiosłował, jak jeszcze nie został tunerem.
to wspominał o tym, że Duńczycy, nie wiem, myślę, że to jest też prawda, że oni praktycznie większość swoich, na tamten czas, bo nie wiem, może teraz trochę zmieniło, większość swoich treningów, czy nie robili takiej typowej siłowni, tylko właśnie wszystko robili na ergometrze. Że jakby ergometrowi oddawali się w 100% i praktycznie skupiali się głównie, no nie było takiej typowej siłowni jak u nas, czyli do ciągu, czy tam jakichś innych ćwiczeń, które się wykonuje, tylko właśnie głównie, głównie siłownia na ergometrze. Dokładnie, dokładnie. Też znamy tą historię. Z ciekawostek, my od 2016 roku też praktycznie zrezygnowaliśmy z siłowni, robiliśmy ją na ergometrze. Procentowało to ogromnym, może nie ogromnym, dużym progresem na ergometrze, chociaż nie do końca bym z tego rezygnował. My zrezygnowaliśmy z powodu, żeby masy nie nabierać za bardzo mięśniowej, bo już byliśmy w takim wieku, że ta siłownia fajnie nas budowała, ale niekoniecznie to jest potrzebne przy wadze 70 kg. Możliwe, tego, że Duńczycy mieli tak no, samo, bo też byli chudzi, nie? Także też może tak, o, to też konie piękne były. Z czego wiem, też Nowa Zelandia, niekoniecznie wszyscy robią siłownię. Ktoś kiedyś, nie wiem, czy rozmawiał z kimś z Peruara, czy z Dreiselem. I też mówił, że rezygnują i wszystko robią po prostu na ergometrze. No ale na przykład wiem, że Francuzi cisną grubo siłownię ciężką i są jeszcze lepsi, więc nie ma złotego. Też cisną, tak, tak. Brytyjczycy siłownię też bardzo dużo. Więc nie ma złotego środka na to wszystko. Miłosz, kiedy będziemy mogli zobaczyć Cię na wodzie czy na ergometrze? Wiem, że miałeś wstępne plany na AMP-ach wystartować. Czy jeżeli AMP-y będą, możemy tam Cię zobaczyć? Myślisz, że zobaczymy Cię tam może inaczej, w ten sposób? Czy my tam Cię zobaczymy? No mam nadzieję. No, z takim planem się przygotowywałem ostatnie w sumie 2-3 miesiące, żeby coś fajnego na tych AMP-ach pojechać. Niestety przez tego wirusa wszystko jest pokrzyżowane. No i na wodzie też będę startował, no, nie składam do końca broni, także gdzieś na pewno się przetniemy jeszcze. Super, ja Ci chciałem serdecznie z tego miejsca podziękować za bardzo miły i super wywiad, pierwszy mój na kanale, także mam nadzieję, że część środowiska uzna, że inaczej. Dziękuję Ci jeszcze, wiesz co, powiem jeszcze raz, żeby nie było. Dobra, no. Zamotałem się. Ja Ci, Miłosz, z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. To był bardzo fajny wywiad i mi się z Tobą bardzo przyjemnie rozmawiało. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Dobra, też dzięki wielkie i pozdrawiam.